pracy dostaję telefon, diagnoza, nowotwór. No, w roku pierwszy co muszę się zgodzić na oddział onkologii, ginekologii onkologicznej, gdzie jest najmłodszym pacjentem. Średnia wieku na oddziale to jest 50-60 lat, gdzie kobiety są nie z nowotworem, tylko są raczej z jakąś plastyką, z operacjami laparoskopowymi 3-4 dni. I ja na oddziale spędziłam 14. Moja operacja trwała prawie 3 godziny. Śmiałam, że do mnie takiej jednej małej 5 lekarzy na blok operacyjny to było trochę za dużo, ale jednak no, takie były wymagania, trzeba było. Operacja radykalna, czyli w wieku 30 lat zostałam pozbawiona tacicy, jajników, jajowodów, węzłów, co jest konsekwencją do tej pory i do końca mojego życia. Więc to nie jest tak, że wycięli, koniec. I tyle, pozbyłam się nowotworu, nie. Nowotwór będzie cały czas ze mną, do końca życia, bo te skutki są. Powiedz mi, co sobie pomyślałaś wtedy, jak się dowiedziałaś, jak już po operacji, już po wszystkim, dowiedziałaś się, że jesteś tak poważnie chora? Ja tak naprawdę nawet że już półtora roku jestem po zakończonym leczeniu i do tej pory nawet nie, jeszcze chyba do końca nie trafiło, że jestem po nowotworze. Bardziej to przeżywali moi rodzice i moja rodzina i bliscy. Ale w pewnym momencie sobie zdałam sprawę, że Jezus, przecież to jest nowotwór. Gdybym poszła później do lekarza, albo nie daj Boże, bym to odciągała, to możliwe by było, że mnie wtedy nie było za mnie. I wtedy no, zostawiam swoich bliskich i wtedy jest naprawdę ciężko. Więc to tak nie jest ani kolorowo, ale bardzo też jest ważne podejście generalnie do choroby. Jeżeli jesteśmy pozytywnie nastawieni, to myślę, że ta choroba troszeczkę inaczej, łagodniej przechodzi. Sami też trochę się leczymy, nie? Tak. Bardzo ważne jest. Wielu lekarzy i psychologów mówi, że jednak nastawienie nasze jest ważne, bo nie tylko my czerpiemy właśnie jakąś taką siłę, ale też nasi bliscy, że widzą, że my do tego podchodzimy dobrze, mamy siłę, to oni też czerpią dodatkowo od nas na siłę. Moi rodzice chodzili na oddział, to po prostu łzy w oczach, chodzili na salę. Ja jedyna 30-latka, a 4 panie obok mnie 60-latki. No Jezu, dziecko, jaka ty jesteś młoda, jaka ty jesteś biedna, co ty w ogóle robisz? Więc to nie jest tak. Pani, a czemu ty się zdecydowałaś tak aktywnie o tym mówić, tak otwarcie? Nie krępujesz się. Rozmawiałam z pani Małgosią, że trochę jednak inaczej jest z podejściem do raka piersi, a inaczej do raka szyjki macicy. To mówienie o tym jest trudniejsze. A ty tak otwarcie do dziewczyn. Ja się trochę denerwuję, jak wszędzie widzę albo słyszę kampanię o cyckach. Wszędzie cycki, cycki, cycki. A tak naprawdę rak szyjki macicy to jest tak poważny problem w naszym społeczeństwie. Kobiety się generalnie chcą chodzić do ginekologa, robić badania profilaktyczne, a wydaje mi się, że skoro ja to przeszłam i nie mam takiej jakiejś blokady w sobie, żeby o tym mówić, to może inne osoby, inne dziewczyny, kobiety zrozumieją, że my jesteśmy najważniejsze tak naprawdę. Egoistycznie podchodząc jesteśmy najważniejsze, bo my nie tylko jesteśmy... A to jest zdrowy egoizm. Tak, to jest zdrowy egoizm. Do zaakceptowania. Ja pracuję w laboratorium, gdzie 99% pracowników to są kobiety. Średnia wieku nas jest 35-40 lat. Wysłałaś już wszystkie koleżanki na badania? Tak, wszystkie wysłałam na badania, nie było przeproś, nie było odkładania, ale wśród nich znalazły się dziewczyny, które nie były ani razu ginekologa. Ani razu mają 30 lat i ani razu nie było ginekologa, więc dla nich samo zapisanie się to było jakieś przełamanie. Generalnie o szyjce macicy nie mówi się, bo się wstydzimy. A najwyższa pora